A tutaj chcę Wam pokazać księżyc w pełnej okazałości. Zbliżenie, no nie, w życiu nie oddaję. Jest tak piękny, wręcz pomarańczowy. No nie, nie oddaję. Nocna jazda, proszę Państwa. Jedziemy do Casco. A tam jest właśnie ten pełny księżyc, którego oczywiście nie widać. Jejku. Widzicie, iPhone musi zrobić taki telefon, który byłby zarąbisty w nocy i można by było widzieć gwiazdy, księżyc, no w pełnej okazałości. A nie, kurczę, tak jak teraz. Może zaraz Wam jeszcze pokażę kawałeczek. No, piękny księżyc, piękny. Jedziemy do Casco. Wieczorową porą mamy 19:30. Zamykają ten sklep o godzinie 20:00. I też ten sklep posiada stację benzynową, że jak macie kartę, w ogóle musicie płacić tak zwany membership. Nie wiem w jakiej wysokości, chyba $50 na rok się płaci i można korzystać właśnie, ale chyba w makro jest tak samo. Poprawcie mnie, jeśli nie. Tak, tu jest stacja benzynowa, gdzie benzyna jest ciut tańsza niż normalnie. Casco, no i nasz piękny księżyc. A ludzi? Wow. 25 minut przed zamknięciem. Ale wiecie co? Tutaj można normalnie przyjść, nawet jeśli jest minuta przed zamknięciem, to jeszcze Was wpuszczą. Ale już jak jest 8:00, to koniec. To wtedy już Was nie wpuszczą. Dobrze. Parkujemy. I lecimy. Okej, proszę Państwa, weszliśmy do Casco. Mamy tutaj telewizory, elektronikę, nawet mamy optyka, więc możemy sobie okularki. Ja nawet swoje kupiłam właśnie tutaj. Telewizory, ceny, bo to prawdopodobnie będziecie lubić. Ile on kosztuje? 2299, a ten Samsung 1979. Tak to wygląda. Tutaj LG OLED za 1899, 2600. I tutaj idziemy, idziemy, idziemy. O, proszę bardzo. Nintendo Switch 5499, PS5 599, 549. Xbox, ciuchy, bo są teraz, wiecie co, te Chicago Bulls, Bears, whatever, to koszulki. Ciuchy, wszystko jest, zobaczcie, tu już chyba są ciuchy nawet na zimę. Co to za kurtki? No tak, dziecięce kurtki, nie, to takie jesienne, za 14,99. I choinki, Merry Christmas! Idziemy, proszę Państwa. Mamy tutaj taką piękną, ogromną choinkę. Zgadujcie, ile ona kosztuje. Zgadujcie. Nawet nie widać cen, wiecie? Nie wiem. No i tu proszę bardzo, już święta, 28 stopni, a my mamy święta. Tak to się przedstawia. To jest Casco. O, tutaj mamy lodówki, pralki, ceny 2749. To jest taka fajna, wiecie? Ona jest taka dotykowa, wydaje mi się, że chyba można ją stukać. Jest taka przezroczysta. No i ja. Pralki 1600, suszarki 640, microwave, mikrofala, zmywarka 999, a piekarnik taki fajny, o wow. Zobaczcie, taki podwójny. Wow, super. Za 2049,99. No i oczywiście doliczamy podatek 10%. Pamiętajcie, to nie jest cena końcowa. Tutaj mamy jakieś dla dzieci już zabawki, już na święta. Kurde.
28,99, samochody, o, lalki Barbie nawet, 54,99, Lego, 49,99. Idziemy dalej. Nie wiem, wiecie, tak was prowadzę tutaj, jak to wygląda mniej więcej. Co tutaj mają z takich innych rzeczy. O, koce fajne, pluszowe, 22,99. Fajne, cieplusieńkie. Maty, proszę bardzo, 19,99. Jesienne. Wow, ale mięciutkie, super. Tu proszę bardzo, pościele. 26,99. 69,99 i one zawierają takie płaskie prześcieradło, pokrycie i cztery poduszki, pokrycia na poduszki. Dywany, o wow, karma, 69,99. Tutaj, to już takie ogromne. Idziemy dalej. Tutaj mamy, widzicie, to są moje o, ulubione orzeszki. Tutaj mamy migdały. 9,49 za... Ile tutaj jest? Wow. 1,36 kg. I granola tak samo. Jest nawet smaczna. 9,89. Tu się przejdziemy jeszcze. Chyba dzisiaj weźmiemy o orzechy pekan. Tak, ja bardzo je lubię. 10,99. Bierzemy. Orzechy włoskie. 7,49. Za 1,36 kg. Tutaj widzicie, są takie o typowe masa na naleśniki te amerykańskie. Zrobimy któregoś dnia. $8, ale to jest ogromne pudło. Tutaj mamy dyniowy chlebek. To jest taki miks gotowy, gdzie możecie sobie, wiecie, wymieszacie wszystko, dojecie olej, trochę wody, jajka. $9. Proszę bardzo. Tak to wygląda wszystko tutaj. No to jest taki ogromny sklep. Mamy nawet tutaj, zobaczcie, cukier. Wow, 11 kilo za 32,99. Mąka, $9 za 11, też 34. Mhm. Chodźcie, pójdziemy jeszcze do jakiejś innej alejki. O, tutaj mamy już świąteczne. Wow, czekolada mleczna, miętowa z marshmallows i karmelowa. 10,99 takie puszeczki. Tutaj jest Starbucks kawa frappuccino, 21,89. Mhm. O, tutaj mamy organiczną kawę. Kilogram ponad za 19,99. O, i Dunkin, taka ogromna, która jest nawet smaczna, 21,89. Za ile? Ona nie jest rozpuszczalna, to jest kawa sypana. Ponad kilogram, 1,27 kg. Tu z McDonalda, to już są nad kapsułki za $30, za 72 kapsułki. I tutaj mamy wody witaminowe Gatorade, 14,89 kg, tu za 17. O, proszę bardzo, ciuchy. I już na Halloween kostiumy. Bardzo tanie, fajne. Za $19 sukieneczki. Kurtki już zimowe tutaj. O, to są nas dosyć fajne. O, to jest Tommy Hilfiger. Wow. Takie czerwone. 52,99. A czarne 34,99. Zobaczcie. Tak to wygląda. No i tu co? Mamy sekcję książek przeróżnych. Tam mamy lodówki.
Mówię, dzisiaj chcę Was tak ogólnie zabrać na taki tour. O tu karty, które są tańsze, wiecie, niż normalnie, bo 50 dolarów można na tym zaoszczędzić. Tutaj na mniejszych, na przykład do kina za 36,99 macie kartę, wydaje mi się, że za 50 dolarów. No, więc trochę taniej. Tu są ogrzewacze. Za 80 dolarów. O tutaj, no bo już wiecie, zacznie się sezon zimowy, to ludzie się będą dogrzewać, więc... O, tu jest dobra rzecz, sauny. Jak ktoś byłby zainteresowany, 12 tysięcy. Zapraszam. To nie sauna, jacuzzi, sorry. 11 tysięcy. Wow. No tutaj mamy alkohole i dyńki oczywiście. Tutaj mamy produkty, banany, 5 funtów, czyli to jest jakieś no 2,5 kilo, 3 kilo za 3,49, więc no mega tanio. Ziemniaki 6,59 i to jest wow. Patrzcie, jakie to są torby. No kto, Jezu, ja nie dam rady tego podnieść. Boże. 5 kilo ziemniaków. Tutaj mamy brzoskwinki. Całe takie pudło za 12. Awokado. Widzicie to, co Wam mówiłam, że cała taka paka no jest, no ile tu jest? No, mówiłam 10 chyba, ale 6. Za 5 dolarów tylu. A nie, to są pomidory za piątkę. Po ile są te awokado? Zaraz znajdziemy. Tutaj pomidorki. Tutaj winogrona. Chleby. Dwa takie chleby za 6. Całkiem spoko cena. Bejgle może weźmiemy. Wczoraj kupiłam, ale wiecie, może to nie jest wystarczająco. Papryka. Awokado, proszę bardzo. 5,39. Tu zobaczcie, no takie pudło, to jest dla rodziny, która ma 10 osób. Za 6 dolarów takie całe pudło croissantów. Tutaj typowe amerykańskie, już jesienne. Takie jakby ciasto, takie małe ciasta z karmelem i z jabłkiem. I cała taka pucha kosztuje 9 dolarów, 8,99. Tu drożdżóweczki. Tu to chyba jest tak, że kup jedną, druga gratis, wydaje mi się, tak. Mix, dwa opakowania za 12 dolarów i będzie ich 8 łącznie. Okej. Dobra, teraz jeśli ktoś nie chce oglądać, niech zastopuje, bo pokazuje mięso i ceny. Tutaj prime beef, 101 dolarów, ale tutaj jest aż 23 funty, więc to jest około 12 kilo. Tutaj mamy organiczną wołowinę, za 19,89 możecie mieć taką pakę. I tutaj też mamy mielony bizon, te dwa opakowanka za 19,99. Idziemy dalej. Tutaj są steki. O, ten jest bardzo dobry. To jest filet loin, tenderloin, bardzo dobry stek. Za ile on kosztuje? 56,82 za kilogram. Tak to więc wygląda, to jakiś kosz. Zobaczcie, to są ogromne ilości. 16 dolarów. Beef round, top round steak. Też kilogram. Tutaj mamy takie żeberka właśnie wołowe za 41. O, tutaj są takie ogromne kawały mięcha za 27. I to jest 3 kilo prawie. Zobaczcie, jak to wygląda. I tutaj, co jest najbardziej popularne, to takie pieczone kurczaki, które są już gotowe. Bierzecie i wiecie, jecie i one są po... 5 dolarów, a za 8 macie żeberka. I jeszcze tutaj mamy skrzydełka za 6. I tu typowe, gotowe rzeczy, co Amerykanie bardzo lubią, wiecie, biorą i jedzą. 20 dolarów wszystko, gyro kit. Tutaj ziemniaki z gravy i mięso pieczone za 16, zobaczcie. Zupy. O, taki shepherd pie. To jest, wiecie co? Z ziemniakami, z mieloną wołowiną za 20.
Tu cała zupa, to jest chyba rosół, tak, 15,46. Zobaczcie, tutaj mamy tacosy, 14. O, i kreweteczki z sosem za 14. Zobaczcie, tu jak ktoś ma imprezkę, bierze sobie taką sałatkę, Capri salad za $16. Albo tutaj Caesar salad też jest za 9, zobaczcie. Łosoś do piekarnika za 12. A nie, on 12? Nie, nie, nie. Za funt, czyli za pół kilo. Czyli tutaj mamy $24 za 2 funty, czyli za około kilogram. Tak to wygląda, moi drodzy. Jeszcze pokażę Wam tutaj. Tutaj są już kanapeczki takie gotowe. Bierzecie sobie, jecie. $13. A tutaj tortille. Też za 13. Podzielne, fajne. Tu mamy mleka. Sojowe, migdałowe, owsiane, kokosowe mleczko. Tam są lodówki, to tam już nie będziemy wchodzić. O, tu jakie fajne, zobaczcie, zabaweczki, gąsienice. 18,99 i Coca-Cola. 16,89 za 35 puszek. Tutaj jeszcze Wam pokażę ostatnią sekcję na dzisiaj, ręczniki papierowe w ilościach ogromnych. Zawsze kupujemy ten rodzaj. 19,49. Tam jest Bounty, też 19,49. Ona promce jest. Zobaczcie. I papier toaletowy, którego podczas pandemii nie było oczywiście, też za 19,49. Tak to wygląda. I tu jeszcze Wam pokażę lodówki, te sery typowe amerykańskie, wiecie, takie na tosty. 12,49 za 2 kilo. Tak to wygląda. Jeszcze wiecie co? Wezmę Was do sekcji, gdzie jest woda, żeby Wam pokazać. Myślę, że jest tutaj, albo się mylę. O tak, tu mamy Pellegrino, to jest taka gazowana woda, bardzo dobra. Patrzcie, 15,49. Fiji Smart. Czy widzicie dobrze ceny? 10, 7. My zawsze kupujemy tu Casco brand. To jest ta właśnie. To jest ten brand Kirkland, co Wam mówiłam. To całe takie opakowanie, 40 butelek. Kosztuje 3,99. I tak to wygląda. A tu mamy gotowe, widzicie, sałatka z kurczakiem 12,99, guacamole 14,99, tutaj już takie gotowe awokado, takie no rozgniecione za 13,49, ale ono jest bardzo dobre, wiecie, bo ono ma mega dobry skład, że jest samo awokado, zobaczcie, awokado, cytryna, sól, czarny pieprz. Super skład. Humus ogromny, 6,49. Też zobaczcie, takie gotowe chlebki malutkie. Że Wam chcę pokazać. O, mięsko różne. Makaroniki. Takie deserki gotowe za 7,99. Tiramisu 8,69. Tutaj mamy sery żółte. Zaraz pokażę Wam mój ulubiony, jak go znajdę, ale nie wiem, czy go mają. Chyba nie. O, tutaj jest, proszę bardzo, taki łosoś, ale czy on jest dziki? Ja teraz mam obsesję na punkcie, wiecie co, dzikiego łososia. On chyba nie jest dziki ten. Tutaj jest z Norwegii, norweski. Zobaczmy, czy on jest dziki. Nie, raised. Alaskan, tutaj wild. O, tutaj jest ten wild one, widzicie? Zobaczmy, do kiedy on jest ważny i chyba go weźmiemy. Wzięłam tego łososia, wiecie? Za $20, ale to jest pół kilograma, więc bardzo się opłaca. Widzicie, tutaj takie gotowe, nawet mamy, o, kotlet schabowy. Proszę bardzo, $6 za całe takie pudło. O, bo to będzie, wiecie, Oktoberfest. Oho, pójdziemy. Wyczekujcie.
I tutaj takie tortellini gotowe. 5 serów tortellini z Parmigiano Reggiano, 10,99. Tu mamy ze szpinakiem i z serem za 12. Może weźmiemy, będziemy, zjemy sobie dzisiaj organiczne. Jest bardzo dobre, wydaje mi się. Ma bardzo dobry skład ogólnie. Jak na ravioli weźmiemy. Czemu nie? I tu zupki. Takie widzicie, gotowe rzeczy. No i kurczaki jeszcze Wam pokażę na szybko. Proszę bardzo. Chicken wings 18. To wygląda drumsticks. 9 dolarów, sorki 9. O, i tutaj bardzo lubię, to jest, wiecie co, baranina 13,99 za pół kilo. Tutaj kosztuje na przykład 22 dolary za prawie kilogram. No fajne. Zrobimy któregoś dnia te nóżki baranie. No. No i tak to wygląda, proszę Państwa. A tutaj te jacuzzi. Jak się wzbogacę, to może kiedyś sobie sprawimy taką. No jest superowa. Można ją, wiecie, na podwórku i w ogóle 12 tysięcy. Tak to wygląda. Proszę Państwa, wróciłam do tej ogromniastej choinki. I teraz jest czas, żebyście zgadli, ile ona kosztuje. 5, 4, 3, 2, 1. Tyle. Ja stąd nie widzę, ale chyba 1000 dolarów. No, więc jeśli ktoś chce mieć tak ogromną choinkę, płaci tysiaka, rozwala sufity, no i ma choinkę. A tutaj taka cute, mniejsza, za 479,99. I bombki, Boże. Przecież te bombki są większe niż moja głowa. Ile one kosztują? 19,99. Tutaj taki, wiecie, tutaj się daje wokół tych choinek, takie tu blaszane mają. 49,99. I tutaj takie ozdoby różne. No nie chcę pokazywać świąt. Come on, 28 stopni. Teraz tutaj, wiecie co, pojawi się jakaś dzika plaża, dzikie tłumy. Po dzikiej plaży, dzikich tłumach chcę Wam powiedzieć miłego dnia, miłego wieczoru. Ja już to nagrywam następnego dnia, moi drodzy. Ale no muszę się pożegnać. Muszę Was zaprosić do subskrypcji, do lajkowania, łapeczki w górę, komentarze, co tam sobie życzycie. Miłego weekendu, do zobaczenia, bye!